10-lecia w Warszawie rewanżowe spotkanie z Bułgarią. Od tego meczu zależało prawie wszystko. Tym razem przekonaliśmy się, że w piłkę nożną trzeba przede wszystkim grać, a wtedy ani pech, ani sędzia nie są groźni dla dobrze usposobionej drużyny. Publiczność oczekiwała rewanżu za wszystkie rzeczywiste i urojone krzywdy doznane w Starej Zaborze. Ten rewanż miał się ucieleśnić w jak największej liczbie goli strzelonych przez Lubańskiego i jego kolegów. 3-0 i do Monachium już tylko jeden krok. Reszta zależała od wyniku meczu Bułgaria-Hiszpania w Burgos. Na szczęście Bułgarzy tylko zremisowali. Losowanie.